drugi dzień masażu. Pamiętajcie o tym, że oddychamy, mamy prawidłową pozycję ciała. I jeszcze kilka takich ogólnych uwag, o których Wam nie powiedziałam, ale może warto na to zwrócić uwagę. Ten masaż, który wykonujemy i chcemy, żeby on miał za zadanie być liftingującym, on nie może być bardzo delikatny i to nie są tylko ruchy palcami. W niektórych pozycjach faktycznie używamy tylko palców, ale to kciuka, który ma dość dużą powierzchnię nacisku, a w wielu pozycjach używamy wewnętrznej części dłoni po to, żeby on działał dość intensywnie. Musi być też pewien nacisk zastosowany na twarz, bo ten masaż ma na celu wywieranie presji, ucisk na mięśnie i na tkankę tłuszczową, która jest pod spodem. Sam masaż skóry nic nam nie da. Tu chodzi nam o to, żeby pobudzić metabolizm w mięśniach i zmusić je nieco do pracy. Każdą pozycję masażu powinnyśmy zakończyć przesuwając limfę w całym układzie limfatycznym po bokach szyi i wzdłuż uszu. Kończenie pozycji trzymając ręce na uszach nie jest dobre. Również jeżeli zakończycie w ten sposób, że ciągniecie do środka, też uzyskacie odwrotne rezultaty. A więc dzisiaj następna pozycja, cały czas podciągająca nam fałdy nosowo-wargowe. Wykonujemy ją w ten sposób, że smarujemy oliwką bądź też kremem ręce i układamy je wzdłuż, dotykając skrzydełka nosa, tak żeby miała opór na żuchwie. I naciskamy lekko i przesuwamy do boku i następnie na dół. Możemy to wykonać jednocześnie z dwóch stron. I przesuwamy na dół. I tak czterokrotnie. Na tym kończę drugi dzień. Do zobaczenia.